wszystkim, z tej strony Mrużka. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 3. Jak widzicie, Mruzia tutaj jest zadowolona. I teraz tak, po pierwsze bardzo wam dziękuję, że zaakceptowaliście mój wybór. I myślę, że nawet wam się spodobał, także się bardzo cieszę. Po drugie, jeśli chodzi o studiowanie, to wiecie co? Nie chcę mi się studiować, więc pojechałabym po prostu do domu. Bo jakoś tak, nie wiem, nie mam tak jakoś natchnienia, wiecie? Żeby studiować, może potem. Może później, może nigdy, tak szczerze mówiąc. Myślę, że to nie ma też większego sensu, skoro poszliśmy tutaj, żeby ogarnąć sobie pracę właśnie dziennikarską. A i tak jesteśmy, nie wiem na którym poziomie w sumie. Aha, no bo teraz tego nie zobaczę, no. Dobra, przecież jestem na studiach. Chciałbym wrócić do domu. Z tego, co sprawdzałam, bo tak, już sprawdzałam, chciałam wam zrobić niespodziankę, niestety mi się nie udało. Nie mogę go dodać do aktywnej rodziny. Wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że jesteśmy na studiach. Dzieci nie mogą odwiedzić, o Jezu, jakie to słodkie. W każdym razie wróciłabym do domu. Nie wiem, czy ja go mogę w ogóle zaprosić do rodziny. Wydaje mi się, że nie ma takiej opcji. W sensie... romantyczne. I tak teraz z nim nie mogę pogadać. Ale nie, nie mamy takiej opcji. Jeśli chodzi o przyjazne, chyba też nie mamy. Zaprosić do siebie to też nie jest to. W specjalnych raczej nie mamy. Możliwe, że mamy, ale teraz tego nie mogę sprawdzić. W każdym razie wróciłabym do domu, wiecie? Wróciłabym do domu i go po prostu zaprosiła i wtedy byśmy go dodali. Nawet jeżeli, wiecie, ja mam zawsze problem, żeby to ogarnąć. Więc wiecie co? Najwyżej dodam go właśnie tym kodem. Już do domu, aby ukończyć. No i tak zrobimy. Zawołaj wszystkich do domu, studiuj. Porzuć studia. Tak, porzucimy studia. Mam nadzieję, że nic nie zepsuje tym. No i nic, trudno. Dobra, Mruzia wróciła do domu. A w zasadzie dopiero wraca. Jedzie. Przynajmniej tu mi tak nie laguje, wiecie? Nie wiem czemu mi na studiach tak jakoś strasznie nieprzyjemnie, wiecie? Szprotko! Cześć, kochanie! Głodna! Szprocie, chodź jeść! Jedz z miski! Chodź! Jezu, ale powiem wam, strasznie laguje, czemu? Niech mi się tak nie robi, to jest straszne. Dobra. Nie, tego nie chcemy. Mówić do szprotki psa, no pewnie. Dobra, w każdym razie zrób sobie coś do jedzenia. Widzę, że robisz chyba kanapki. Mam taką nadzieję. Nie, to nie są kanapki chyba. Przecież nie wiem, może to jest chleb. No nie, w każdym razie nie spal chaty, rób sobie coś do jedzenia. I koniecznie... Załamię się, jak nie będę mogła go zaprosić, wiecie? Zaproś na wizytę! Dobrze. A, Moki. Tak, Jeffrey. Bo tam, tak jak widzieliście... Co to jest? Dużo ziół. Jutro o 9. Czy my jutro o 9 idziemy do pracy? Nie. Doskonale. Wszystko nam się ułożyło idealnie. I też co do jej grupy wiekowej. Po pierwsze powiedzieliście, że powinnam trochę zmienić życie na długie. Może coś w tym jest, bo ona zaraz będzie już dorosła. Więc może to trochę poprzesuwam, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, że Jeffrey będzie, to już wcześniej też przerabialiśmy ten temat, że Jeffrey będzie młodszy od Mruzi, przez to, że tam czas nie płynął, co jest nie do końca w porządku, nie? I że ja mam, powiedzieliście, że jak Mruzia będzie miała, załóżmy, nie wiem, urodziny za 2 dni, to mam jemu zrobić urodziny, żeby on szybciej przeszedł przez tą grupę wiekową. Wiecie co? Ja nawet się zastanawiam, czy nie zrobić tego w tym samym czasie, w sensie w tym samym dniu. Bo wychodzę z założenia, że skoro oni się spotkali na studiach, to może mają tyle samo lat, wiecie o co chodzi, na uczelni tam się poznali. Albo, nie wiem w sobie, dajcie mi znać, w każdym razie tu jeszcze mamy trochę czasu, żeby to ogarnąć. Ja tylko ogarnę jej tą, żeby ona chociaż tak, wiecie, z 15 miała do zmiany grupy wiekowej. Zobaczę to teraz. Okej, ma 16, teraz myślę, że jest okej. Tam też trochę te inne rzeczy poprzesuwam, bo faktycznie trochę krótkie to życie zrobiłam. W każdym razie robisz sobie dalej jedzenie, niestety nie wiem co, bo jak zwykle
Aha, tam było chyba napisane gotuj dalej. Mówię wam, te FPS-y. W każdym razie bardzo się cieszę, że w końcu nam się ułoży jakoś, tak wiecie, tak rozsądnie. Fakt, że chyba nie będziemy mieć przez to jego pieniędzy, ale na co nam pieniądze? W sensie, tak wiecie, no zarobimy sobie jakoś, nie? On na pewno ma jakieś tam umiejętności, także też podejmie pracę i wszystko będzie fajnie. Wiecie, ja nie jestem super fanką takiego... wiecie, że od razu sobie znajdujemy, że totalnie ona nie osiągnęła nic, a teraz może sobie mieszkać w jakimś takim, wiecie, wielkim domu. Nie wiem, nie lubię tego. Lubię sobie tak zapracować na to. A przynajmniej tym razem chciałabym. Także myślę, że okej. Spaliła. No, kurde, mruzia. Co to jest? Opiekanka, fuj. Zjedz coś na szybko. Chleb z dżemem. Chleb z dżemem, wtedy sobie trochę z mrużią musisz spędzić czas. Jezus, Jezus, Jezus. A kiedy ty będziesz... Ojejku, ona za jeden dzień będzie już... A jak ja mam jej wyprawić? Ja jej mam wyprawić urodziny? Ona chce troszkę czasu spędzić. Spędzimy, tylko... Nie, siusieć tu nie będzie. Weź sobie jeszcze pożuj chwilkę, dobra? Dobra, jest 20. Weź z nią się wzmocnienie, pochwal za to, że nie niszczy. Zabawa przyciąganie liny, zabawa ścigaj. Zawału dostałam. Gdzie to uderzyło? Tu. No to fajnie. Mogłoby zabić psa? Mogłoby, nie? Co ja zrobię? Zablokuj wszyscy. Żeby mi nie wyleciała przypadkiem. Dobra, mruzia, czas wstać. Jako, że zaraz przyjdzie twój przyszły mąż. Chodź, skorzystaj sobie z toalety. O, zjedz sobie coś na szybko. Nie wiem. Chleb z dżemem, no co masz jeść? Niszczenia ci brakuje. Dobra, to weź sobie zjedz z miseczki. Chodź, zdążysz się wyśpić. Wyśpić. Wyspać. Masz to i możesz sobie wtedy troszeczkę porzuć. Mówiliście mi też, że mam sobie wziąć kotka. Ja zastanawiam się nad kotem, wiecie? Bo wtedy przez to mruzia miałaby... Znaczy mruzia, szprotka miałaby kota. Kto nam to oferował? Nam to oferował... Tak, Ireneusz nam to... Pójdziemy do Ireneusza, nie? Bo tak sobie pomyślałam, że faktycznie szprotka by się wtedy zajęła swoją kocią, przyjaciółką bądź przyjacielem i byłoby w porządku, nie? Dobra, to byś się jeszcze mogła wyprysznicować tak na szybko i wtedy na pewno napełnić miseczkę. Szprotka ma urodziny, nowa zabawka lub trochę tak, tak. Dokładnie. Możesz się pobawić, uczucia, przytul. O właśnie, super. Gładź, mów, zabawa, lubię, o i w ogóle, jest cudnie. Jakaż ona jest przepiękna, no i będzie już duża teraz, nie? Jestem ciekawa, jak będzie wyglądać, bardzo mnie to ciekawi. Podejrzewam, że pyszczek będzie mieć zbliżony do tego, jak tutaj się zbagowało i biegła. Dobra, pobaw się z nią i wtedy koniecznie zaściel łóżka. Znaczy, jak nie zaścielisz, to się nic nie stanie, ale... O Jezu, on jest tutaj już. To słuchajcie, ja zobaczę, czy ja go mogę zaprosić do wprowadzenia się, a jak nie, to po prostu go dodam. No, wydaje mi się, że nie. Ja z tym zawsze miałam problem, więc pozwólcie, że zrobię dodaj do aktywnej rodziny, dobrze? Okej, dobra, super. Hej, Jeffrey. Hejka, hejka. O, jak widzę, on... No zdradzać nas chyba nie zdradzał. Zaraz zobaczymy jego reputację, bo to gdzieś tu chyba można zobaczyć. Kariery... Zresztą, to jest chyba napisane. Nic, po prostu chyba... Bo tutaj nie ma tego drugiego paska, nie? Ale nie, on raczej nic nie ten z nikim. Tylko z mrozią. Aha, no bo tu by się coś pojawiło. No nieważne. Bez pracy co? Brak umiejętności? Że nada. Z miłości do nektaru? Ty nic nie potrafisz?
Ale może 9. Mogę ci teraz dać tą skórkę do telefonu. Pracuję ofertę ustawienia telefonu. Zmień dzwonek, zmień skórkę. Nie chyba. Bo to chyba jest sprawdzić grupy społeczne. Daj nową cechę. Masz. I nie masz tej cechy? Nie masz tej skórki? Powiedzcie mi, on tego nie może dostać? Ja mu to gdzieś... Nie wiem. Wiecie co, nie wiem. No dobra, niech tak jest. Niech tak będzie. Niech tak będzie. W każdym razie cieszę się, fajnie. No dobra. Hej, Jeffrey. Dodaj zioła do posiłku. O, to teraz ja muszę zrobić przemeblowanie. To, o, chcesz być lekarzem? Czy twoje cechy na to wskazują? Odważny, nieodparty, śmiały, no oczywiście! A może chcesz być politykiem? Chociaż nie, no politykiem, no nie. Buntownik, to by było dosyć dziwne. Kim by on mógł być? Dzisiaj jeszcze nie będzie nikim, dzisiaj jeszcze będzie na utrzymaniu mruzi. Ale dajcie mi znać. Co sądzicie na ten temat? No to chodź, przytul swoją ukochaną. Romantyczny, spontaniczny pocałunek. Leć do niej. No i właśnie on. Do zmiany grupy wiekowej nigdy? O nie, ja coś zepsułam. Romantyczny, spontaniczny pocałunek. Aha, ja jestem głupia. Odblokuj. Jeszcze zepsułam laptopa, w sensie mruzia zepsuła, w sensie, czyli że ja. No spoko. No jest w porządku, ale... Oni... Ja teraz nie rozumiem, czy ja bardzo zepsułam? Czemu on się... 15. Okej, dobra. 27. No umiejętności w każdym razie nie ma. Jeśli chodzi o... O to, to nawet tej szkoły... 24 z 48, to a my mamy... 34... No, z chęcią poznamy się lepiej, fajnie. Romantyczne. Sorry, że ja to tak ten. Nie wiem. Obściskuj się z nim. I idziemy po tego kota, wiecie? Będziemy taką szaloną rodziną z kotem i w ogóle. Dobra, spoko. Jest fajnie. Kim ty jesteś? Nie wiem. Ale to było dziwne. Dobra, szukamy landgrabów. Okej, dobra, to nie było zbyt trudno znaleźć. Czemu nie mogę? Ireneusz jest poza domem. Czym się zajmuje Ireneusz? Nie wiemy. No nic. W każdym razie ja wam najpierw zrobię mini przemeblowanko i przygotujemy się na kotka. To zaraz wracam. Okej, stwierdzicie, że zwariowałam, ale przy powiększaniu lekko domu, który powiększam trochę bardziej, zrobiłam od razu przy okazji, że tak powiem, remoncik, taki mini remoncik. Z zewnątrz nie wiem, czy to jakoś szczególnie widać, że ten dom jest większy. Znaczy jest większy, dosyć sporo, bo jest i w przód, i w tył, i w boki. Także myślę, że trochę jest większy, ale nie wiem, czy go tak, w sensie sam kształt jest taki sam. Dobra, na pewno musi przyjść technik, jak widzicie. O, trochę widać, że jest większy. Ja bym chciała, żeby... Nie wiem, czy on może w ogóle, ale... Nie wiem, gdzie on idzie. Chyba obczajać, czy mu się podobają te rzeczy. Przyjdzie za około godzinę, no to myślę, że to jest idealne, żeby z mruzią zapieczętować związek. Mam nadzieję, że potem będziemy mógł się jej oświadczyć, bo tego bym chciała zagęścić ruchy. Okej, okay, wchodzi sobie sam. Właśnie figlował. I co, było spoko, czy nie?
Po raz pierwszy, ale z Simem, no dobra. Spoko. Chyba było fajnie, tak mi się wydaje. On by chciał ją pocałować. Jejku, jak on bardzo pragnie... Dobra, nie będziesz chyba tym lekarzem, tak czuję. W sensie, nie wiem. Podróżować, nieważne. Mruzia. Ubierz się. I co teraz możesz jej oświadczyć? Ja wiem, że to może wyglądać tak dosyć dziwnie, że po takim czymś, ale... Ja nie wiem, co on musi zrobić, żeby oni ten... Żeby oni cokolwiek mieli... Jakkolwiek mógł sobie życie ułożyć. A on nie zna jej jednej cechy. Jakiej to jest? Wygadana? No, wygadana. Dobra, to zaprezentujesz się z tej strony. Zaproponuj małżeństwo. Zaproponujesz jej, ale może nie tak ten. O, zaproponuj małżeństwo, wspaniale. Lecą mi te punkty. Weź, Mruzia, specjalne wygadana komplementu i może będzie dzięki temu znał tę cechę. Okej. Weź ją... Może nie. Może ty weź opieka... Nie, uczucia... podnieś zwierzaka, właśnie. Podnieś. Wziął na rączki. I lecimy. Tylko gdzie byśmy poszli? Gdzieś niedaleko bym chciała. Żeby też tak nie łazić za bardzo. Jest impreza. Nie, tam impreza. Do parku możemy sobie po prostu pójść, to nie jest daleko. Dobra, połóż tutaj szprotkę i schwytaj biedronkę. No i szprotka się już tutaj pobawi jakoś. Cieszymy się naturą, nie? Super. To weź, Jeffrey. Mam teraz więcej paziów, żeby mi zbierali rzeczy. Wejdź. Możesz sobie wejść, ale też możesz... O, weź udział w zawodach w jedzeniu z Mruzią. Chodź. Kto wygra? Mruzia chyba nie, bo ona ma opóźniony zapłon. Co to tam tak piszczy? Jaki piesek słod... Czekajcie, stop! To jest ptaszek! Mruzia, przestań! Stop! Stop, stop, stop! Zrezygnuj! Oglądaj! Zaraz pójdziemy zobaczyć, co ze szprotką, ale... Oglądasz i co? Kowalik. Co ja mogę z nim... O, bo Jezus, jak to strasznie wygląda. O, możesz tylko oglądać. No nic. Dobra, to weź zbieraj, schwytaj sobie to, a Mruzia... No, Mruzia. Szprotka, gdzie ty jesteś? Papuga tu gdzieś jest? Powiedz mi, gdzie, ja bym ją chciała. No nic, ale myślę, że... że szprotka będzie łapała wszystko, jak będzie większa, nie? W każdym razie dobra. Wiecie co? To będzie super. Podejdź tutaj. I... Idź tutaj. Oni muszą być chyba w takiej romantycznej... Czy Mruzia przytyła? Nie, chyba co? Ta chyba dziwnie z profilu stanęła. Romantyczne... Spontaniczny pocałunek. No buźkujcie się. Szprotka do domu. Bo ja nie wiem, co ona znowu robi. Bo nie widzę. No nie. Mogli wcześniej, widzicie. Taka ja właśnie jestem. Masaż. Miłosny uścisk. O, zaproponuj małżeństwo. Przecież to będzie hiciorsko wyglądało. Bo niby tacy są, wiecie. Wow,
Dwa trupy. Fajnie to wygląda, w sensie trupy, zombiaczki. Szprotka ma urodzinki. No i fajnie. Chyba zmienia grupę wiekową. No ale przerwali, nie? To jest, w sensie szprotka ty... Nie może mi tak iść najlepiej, ale... Ale ona jest duża! Ale jaka piękna! Ja nie spodziewałam się, że ona będzie dużym psem. Nic się nie zmieniło, tylko jest tylko duża. Taka jestem duża! Ojejku! Strzeż domu, ale jest przepiękna. Uczucia? Całus! Ojejku! Ojejku, jejku! Prawdę mówiąc, teraz jeszcze bardziej mi się podoba, no jest przepiękna! Super! Jeffrey, błagam cię! No już nieważne! Weź po prostu... No nie, znowu tego nie ma! Och! Całujcie się i się oświadcz! Błagam! To jest bardzo ważne! Jej! Myślałam, że jakaś muzyczka będzie czy coś. O, jakie słodkie! Muszę jej dać prezent. Urządzić wieczór kawalerski. To zrobimy w następnym odcinku, nie? Zaręczyli, mogą wziąć ślub, urządzić przyjęcie. Tak, zrobimy wszystko, nie? Nie wiem, czy oni tam jakieś karnety mają. Bić się na poduszki, mlech. I wieczór panieński. Zrobimy to wszystko. Tylko, że ja nie wiem jak. Więc poczekam na to, z tym na was. Szprotkę chyba musimy nauczyć... czego musimy ją nauczyć? Aha! Szprocie chyba musimy nauczyć polować, nie? Dobra, to czekajcie. Ale najpierw szprotka. Ty, widzę, że wszystko z tą ok. Ty nie możesz spać w tym legowisku, nie? Dobra, to śpij na kanapie, dobra? Właśnie... Mrużat się nie oświadczyła, lol. Dobra, nieważne. W każdym razie oni są znowu tak jakby na randce. Weź zjedz coś na szybko, chleb z dżemem. Wtedy, nie wiem, sprzątnij, użyj. I idź spać. Może jeszcze się umyj. Weź prysznic i śpi. A ty, Jeffrey... Mógłbyś chociaż wziąć prysznic, wiesz? Szory się do pełnej czystości. I wtedy też możesz iść spać. Ekstremalna drzemka, dokładnie. Nie, nie drzemka. Nie drzemka. Jak się śpi w takim tym, jak się jest? O, ekstremalny sen, dokładnie. Ojejku, jakie to jest słodkie, tylko... Łapka mu się w tym boguje. No, trochę dziwnie, bo to jest jakby przedmiot z gry. I nie powinno się tak raczej robić. Co? No, no weź... Skorzystaj, co? Skorzystaj. Weź prysznic, ziomek. Powinno się jeszcze to sprzątnąć i wtedy iść spać. I wiecie co? Myślę, że będę kończyła. Nie wiem dokładnie, ile ten odcinek będzie trwał. On może być dosyć chaotyczny. Przez to, że tak chciałam, żeby się wszystko udało i się tak mniej skupiałam na tym, żeby było śmiesznie. Ale jednak mimo wszystko myślę, że jest całkiem okej. Biorąc pod uwagę fakt, że wszystko nam się udało. Wyglądają razem przepięknie. No powiedz, że... Powiedzcie, że nie. Wyglądają jakby nie żyli. Dobra, dość. I myślę, że będę kończyła. Może widokiem na szprotkę. Co, czego chcesz, szprotko? Gryźć gryzak. Jasne, nie ma sprawy. O. Zrobimy w ten sposób. Także... Myślę, że może ten odcinek będzie krótszy, ale nie chcę za bardzo nagrywać dalej, bo... Bo potrzebuję waszej opinii, tego co ja mam teraz dalej robić, to jest dla mnie bardzo ważne. Dlatego
Dlatego będę się z wami żegnała. Także ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Dajcie mi znać koniecznie, co mam tutaj robić. Czy podoba wam się remont? Jak uważacie, że wyglądasz procia? Jak to z tym wieczorem kawalerskim, wieczorem panieńskim? Bo ja nie mam pojęcia, ale wiecie, chcę tak żwawo pójść. W sensie, wiecie, praca, rodzina, dzieci, pieniądze, I tak, żeby było cały czas, co z tym kotkiem, bo ja to tak trochę olałam, a faktycznie fajnie byłoby pójść po tego kotka. I co w ogóle uważacie, że powinnam robić dalej? Jaką pracę ma właśnie Jeffrey podjąć? Myślę, że to by było spoko też dla mnie wiedzieć. Jak nie, to coś wymyślę, ale fajnie, gdybyście mi podpowiedzieli, do czego on ma predyspozycję. Także to by było też spoko. No i to tyle. Także jeszcze raz wam bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam was do oceniania, komentowania, subskrubowania na Instagrama, na grupę, linki w opisie. No i do usłyszenia w kolejnym filmie. Na razie, cześć!